Filmy Christophera Landona zdają się wzbudzać mieszane reakcje. Ostatnio specjalizuje się on w mieszaniu gatunków filmu młodzieżowego, horroru i komedii w taki sposób, że mimo wszystko więcej w nich komedii niż horroru. I choć jego filmy kwalifikują się jako czarne komedie, to jednak nie są komediami gore. Spotkałem się z wieloma głosami krytyki, że jest w nich za mało krwi, albo nawet, że w ogóle jej nie ma, albo że sceny śmierci są grane tak, żeby ludzie się śmiali. Same elementy horrorowe są tu zrobione tak klasycznie. Zresztą w filmie jest PG-13, nie ma tu praktycznie w ogóle jatki, krwi, a większość śmierci głównej bohaterki jest tak zrobiona, żeby widownia się zaśmiała. To trochę dziwna krytyka, bo dlaczego niby miałoby w tym być coś złego? Ale może błąd leży po stronie marketingu tych filmów? Bo jakby nie patrzeć, każdy, kto przychodzi na jego filmy, powinien się spodziewać przede wszystkim prostej komedii sytuacyjnej z licealistami w rolach głównych. A jeśli ktoś ma inne oczekiwania, to wina leży po stronie marketingu. W 2017 roku Landon nakręcił Śmierć nadejdzie dziś, który był takim dniem świstaka, tylko że horror komediowy. I film Piękna i rzeźnik też jest horrorem komediowym na podstawie klasycznej komedii. Kojarzycie może Zakręcony piątek? To taka książka, na podstawie której Disney zrobił aż 2 filmy. Opowiada o tym, jak matka i córka na jeden dzień magicznie zamieniają się ciałami i muszą przez jeden dzień żyć nie swoim życiem. W filmie Piękna i rzeźnik, którego tytuł w oryginale nawiązuje do Zakręconego piątku, w wyniku pewnego rytuału ciałami zamieniają się typowa nastolatka z horroru i... Jason Voorhees. To jest praktycznie Jason Voorhees, tylko bardziej ludzki. Zresztą wiemy też, że akcja filmu dzieje się w piątek 13. Właśnie, ten film to nic innego jak Zakręcony piątek 13. Prawdopodobnie nie nazwany w ten sposób, bo twórcy mogliby zostać pozwani przez aż 2 wielkie studia. Sam koncept jest o tyle zabawny, że nie tylko mamy tu Jasona w ciele nastolatki i nastolatkę w ciele Jasona, ale też rozwiązać ten problem można tylko jeśli nastolatka w ciele Jasona wbije nóż Jasonowi w ciele nastolatki. A więc to, co zwykle uchodziłoby za złe zakończenie horroru, tutaj jest rozwiązaniem problemu. W komizmie tej produkcji bardzo pomaga Vince Vaughn w roli Jasona. I owszem, już do końca będę go nazywał Jasonem. Jako morderca jest naprawdę straszny, a jako nastolatka naprawdę zabawny. Choć może nie zawsze wiernie odzwierciedla charakter postaci granej wcześniej przez Catherine Newton. Ona też dobrze odgrywa swoją rolę, zarówno jako przerażona dziewczyna, jak i czerpiący radość z niecnych czynów psychopata. Najlepsze w tym filmie są właśnie żarty sytuacyjne, o co nie trudno w sytuacji, kiedy duży, poszukiwany mężczyzna musi zachować dyskrecję, a niewielka grupa wtajemniczonych jako jedyna wie, że zwykła licealistka jest tak naprawdę dużym, poszukiwanym mordercą. Od razu też nasuwają się pewne pomysły, jak to, że taki Jason Voorhees musiałby odnaleźć się w ciele kogoś, kto jest mniejszy i słabszy. Albo to, że czasem najskuteczniejszą obroną przed kimś, kto jest większy i silniejszy, jest po prostu wezwać pomoc. Wcześniejszy film Landona, Śmierć nadejdzie dziś, był krytykowany za to, że nie było w nim brutalnych, krwawych scen. Ja osobiście byłem bardziej pod wrażeniem, że można zrobić dobrą czarną komedię bez nich, ale nie jestem panem waszych sumień. Tak tylko mówię. Najważniejsze, że reżyser wziął te uwagi do serca i w Pięknej i rzeźniku zobaczymy już więcej brutalizmu i kreatywnych sposobów na zabijanie. Należy jednak mieć na uwadze, że tych scen też nie ma za dużo i grane są głównie dla śmiechu. Ponadto, ponieważ ten film jest tak naprawdę lekką komedią, żadna śmierć nie jest w nim straszna ani smutna, a wręcz wiele z nich jest satysfakcjonujących. Podobały mi się też pewne drobne smaczki, jak to, że w pewnym momencie morderca szarżuje na swoją ofiarę na boisku jak futbolista. Ten film jest przepełniony nawiązaniami do horrorów i dekonstrukcjami schematów. Patrzcie, Pinhead! Patrzcie, Candyman! Patrzcie, Lśnienie! Patrzcie! No wiadomo. Ale nie poprzestajemy na odzwierciedlaniu. Nie przypadkiem najlepszymi przyjaciółmi głównej bohaterki są gej i afroamerykanka. Jest stereotyp, według którego czarni i homoseksualiści zawsze mają na pewno przerąbane w horrorach. You're black. I'm gay. We are so dead.
Co prawda ten stereotyp jest już od dawna nieaktualny, ale i tak miło, że po tylu latach zaniedbania otrzymujemy tu małe odkupienie i przełamanie stereotypu. Chociaż gej jest strasznie stereotypowy i jego pierwsze teksty trochę mnie zniechęcały, ale z czasem stawał się coraz bardziej zabawny i coraz mniej nachalny. We're gonna get killed by murder Barbie. Postać policjanta też dla odmiany w tym horrorze wydaje się bardziej kompetentna niż to zwykle bywa. A skoro mowa o nawiązywaniu do stereotypów, to mamy też schematy filmów młodzieżowych, jak wredni futboliści w kurtkach i dziewczyna dbająca wyłącznie o swoją popularność. I w przypadku tych stereotypów, dekonstrukcja to szczególnie dobre słowo. Jednakże w każdej recenzji, z jaką miałem do tej pory do czynienia, zwraca się uwagę na pewną rzecz, co do której wydaje mi się, że... Może wszyscy się mylą? Tak odważnie powiem, ale nieśmiało dodaję może. Wielu krytykuje scenę, w której niepopularna dziewczyna dokonuje zmiany wyglądu i nagle wszyscy w szkole zaczynają ją podziwiać, choć zarówno przed, jak i po przemianie jest grana przez tą samą atrakcyjną aktorkę i nie ma powodów, aby ktokolwiek uważał ją wcześniej za brzydką. Jest to kicz nadużywany przez Hollywood, aczkolwiek... I ja to zrozumiałem tak, że ta dziewczyna wyrobiła sobie sama pewną reputację, która czyniła ją niepopularną i nie miało to związku z jej wyglądem. A ludzie zaczęli ją bardziej szanować nie tylko dlatego, że zmieniła wygląd, ale także, a może bardziej dlatego, że padła ofiarą słynnego seryjnego mordercy. I w związku z tym wszyscy zaczęli bardziej interesować się jej przemianą. Chyba zostaje nam to nawet werbalnie zakomunikowane? To czyniłoby ten schemat tak naprawdę kolejną dekonstrukcją schematu. Ale tak wiele osób wspomina to inaczej niż ja, że możliwe, że to ja nie mam racji. Musiałbym to sprawdzić jeszcze raz, a teraz nie bardzo mam jak. Ten film dopiero wychodzi z kin. Niezły moment sobie wybrałem na jego omówienie swoją drogą. Oczywiście Piękna i Rzeźnik filmem idealnym nie jest i tym razem nawet ja muszę przyznać, że scenariuszowo Landonowi raczej nie wyszło. Bo musimy zaakceptować, że wszyscy ludzie w tym filmie są głupi. To głupi świat głupich, niekompetentnych ludzi. Fabuła często naciąga się i dostosowuje do naszej bohaterki zamkniętej w ciele potwora, aby tylko nie stała się jej krzywda. Bo to niemożliwe, aby tak sobie swobodnie biegała po tej szkole niezauważona tyle czasu. Oczywiście, jak już tylko jakiś policjant wymierzy do niej z pistoletu, to wystarczy go raz popchnąć na ścianę, aby wyeliminować go z tego filmu raz na zawsze. Ludzie mają też bardzo szerokie granice tolerancji wobec dziwnego zachowania naszego czarnego charakteru w ciele dziewczyny. Zbyt wiele są w stanie usprawiedliwić jej szokiem pourazowym. Nie mówię, aby od razu domyślali się, że miała styczność z magią, ale chyba na miejscu jej matki zawiózłbym ją na obserwację do szpitala. Jest też wiele nienaturalnych dialogów, których celem jest mało kreatywne wyjaśnienie elementów przeszłości bohaterów, na przykład matka losowo wspominająca swojej córce przy śniadaniu o śmierci jej ojca sprzed lat. Dobra robota w kształtowaniu traumy u swojego dziecka. Szczególnie mnie dobiła scena w szatni, gdzie matka rozmawia ze swoją córką w ciele mężczyzny przez drzwi, nie wiedząc, że rozmawia ze swoją córką. Ich ckliwa rozmowa o godzeniu się z utratą jest tak długa i niezręczna i nienaturalna i naciągana. I tak jak duża część tej komedii mi się podobała, to eksploatując takie założenia fabularne trudno uniknąć żenady od czasu do czasu. Vince Vaughn jest zabawny, nie mówię, że nie, ale czasem jego udawanie młodej dziewczyny zahacza o wygłupy. Koniec końców, na tym filmie nie śmiałem się dużo, ale dużo się uśmiechałem. Bo mimo wszystko jest to proste, pocieszne, kolorowe kino z ciekawym pomysłem i okazjonalnie zabawne. I tylko z takim podejściem należy do tego podchodzić. Nie należy oczekiwać ani prawdziwego horroru, ani prawdziwej czarnej komedii. Wyszedłem z kina w dobrym nastroju, ale przez skrajną głupotę scenariusza muszę przyznać, że ledwo skłaniam się do pozytywnej opinii i doskonale rozumiem, dlaczego wielu osobom ten film może nie przypaść do gustu.